Myślisz, że otwarte jeszcze? Będzie dyskoteka. U mnie nagrywa się na mojej. Tylko że teraz. O kurczę. Prawda? Wygląda ciekawie. Sala dyskotekowa. Co? Coś myślane? No po prostu zawsze coś idioci się znajdą. Jest na szczęście telewizor. Czy jest szansa na partyjkę w GTA? No, można odjechać. Recepcję. Szkoda, że tam gaśnicę ktoś odpalił, naprawdę. Ale to tak dla zabawy standardowo. Debile. Trzeba światło jakieś wyciągnąć. Sala myśliwska. To fajne zdjęcie. No. Na tych urbaksach mogliby prąd zostawiać, to wtedy nie trzeba byłoby wynajmować tam tego. No właśnie. Bo to co jest, że oni ten prąd włączają? Mam gówno to GoPro i tak dalej? Czekaj, bo kurno, co tu się dzieje? O, dobra, ja już się tak w górę masz się tak dziwnie, a z tą czapką to jakby nie dość, że tak, ja mnie tak ustawił. Dobra. Chociaż nie wiem, czy jest dobrze, chociaż dalej jest krzywo, bo się przechyla. Dobra, kij, po to jest 2,7K. Co? Po to jest 2,7K. O, ładnie, chodźmy do stołówki. Ja bym poszukał rozdzielni głównej, wiesz? Pewnie na dole. Zobacz jaki klimat. Jej. Jak w więzieniu. Naprawdę, to taka... Przypomina mi to pracowniczą stołówkę w fabryce samochodów. Nie wiem, tak. Czy ty wtedy byłeś, ale tam faktycznie tak to wyglądało. Tylko było mniej grzyba. No i prąd działał, ale też jakoś na jakby jak minus w jeden. W hotelu pod Poznaniem tam podobno było też takiej piwnicy. O, tam jest coś ciekawego. O. To zobaczmy ile wynieśli. Dotknie. Znaczną kuchnię. Aha. Nie wygląda to. No. Nie wygląda to dobrze. Jak ktoś sobie bezpieczniki nadbierał. Tak, no ale wiesz co, też są też powcinane niektóre obwody. To też pytanie przyszło. I tu jest w ogóle poprzecinana. No to kaplica. Kuchnia. Jakby właśnie sprawdzili, czy na wejściu jest. To może. O rany. No. Ale to szybko zaczęli to rozbrajać. Bo ostatnio jak widziałem to na zdjęciach, no to tutaj na miejscach stały te piece i te inne. Krople żołądkowe. No. Krople żołądkowe, a tu kieliszek na żołądkową. Tam jest dalej dosyć długa ta piwniczka, się ciągnie. O, patrz, lotówka. Nie trzeba otwierać. To stąd taki zapaszek piękny. O, ja pierniczę.
No to mamy kolację. Nie, dobra, to chyba dla ciebie. I zobacz, ta szafa. Masz też coś. No, ta szafa jest super. Kolejne magazyny. To zobacz, to jakby remont się zaczynał. Tam stała drabina, tutaj takie rusztowanie. No chyba ten ostatni remont w historii. No. Tu... O rany. Tutaj zobacz na to. Ile zobacz, tutaj jest, są jakieś... Szkła. Co to jest? Filiżanki, talerzyki. Kieliszki. O rany. Patrz, normalnie to jak na Ukrainie. Jakie wielkie to są, nie wiem co to jest. Setki, na pięćdziesiątki, nie wiem. Jakie kielony. Fajnie, o takie redowskie te wstawki na kwiatki. Patrz jaka ten... Gracja Stobno. Nie wiem jak to się nazywało. Co takiego? No to, ja kojarzę to z chemii. A, no ja też wiem. Tak jakby próbówka, ale wyskalowana. Też wiem, ale nie wiem też. Zobacz, jakie ładne szklaneczki też takie perelowskie. O, zawsze z tymi zdobieniami. No, ładne. Czy tu jeszcze jest jakieś papierniczki? Ja bym poszedł dalej odczaić, bo się ściemnia. No właśnie, właśnie, bo coraz ciemniej. Tą piwniczkę może sobie już tak... No tak, no powinniśmy zostawić ją na koniec, wiesz? No tak. Żebyśmy poszli. W piwnicy brudne jaja. Co? Nie wiadomo co ten chodzi. To kolejne takie magazynki, chłodnia. A zobacz jak to ktoś tutaj, zobacz, chyba im no. Po prostu farby nie starczyło, bo tam są takie, tam jest tak maźnięte trochę, mhm. Do połowy i zostawione. To jest rozdzielnica tych chłodni, myślę, że ją to można spokojnie wyłączyć. Jakby ktoś chciał prąd odpalać. Ale lodówek. Tak, Sieto też otwiera i ten i szuka myszy. Pająków. Dobra, chodźmy do pokoi. Mhm. O, widzisz tam tak maźnięte po prostu, jakby ta farba się skończyła im. Ja, no to tam, wiesz co, bo to jest na niskich detalach już robione. RTX-owe. Tak. A, i to jest ten, ta obieraczka do ziemniaków. To jest obieraczka do ziemniaków? No. Jak to działało? No po prostu tu było... Wrzucały ziemniaki i się obierały? No tak, no bo one się obcierały o siebie i tak dalej. A, wiem o co chodzi. No i jeszcze się wylewało wodę i tam się, wiesz, mieliło. Się mieliło, no. Miąchało i się obierało. No, i było. I było obrane. Mówię cię, przycinam, kurna, tutaj słabe połączenie z internetem jest. A tu jak jest ten piec? No rozwalone, tak. A widzicie już te kontrolki tutaj zaczęli wykręcać. Już na tej jest poobijana. Tam pająk w ogóle jest. Trochę szkoda, bo ja nie rozumiem, co szczerze mówiąc, tych kabli to nie jest za dużo, więc no właśnie, komu... No, to jest kolejna zestawa. Się chce. Jak w kościele takie metalowe. No opłatek. No, no. Okay. Klękaj i otwieraj usta. O, zwrot naczyń. No. I tu była myjka. Ale ktoś zwrócił, widzę, tymbarkę, jak ten malina mięta i ten i zobacz, jak się przestraszyłem tak na pierwszy rzut oka tego samochodu. Tak. Od razu się kojarzy, że właściciel przyjechał. Tak. Ale tutaj raczej no, nie przyjedzie. Tu wejście było, ale ktoś je tak prowizorycznie zamknął. Od razu jak wychodzisz, to patrz, od razu w widelce się wtrącza. W kolce. Łapka, a tutaj takie noże. I brzeszczot, nie wiem co tym brzeszczotem chcieli. Nie, kocie mięso. Kocie mięso. No zobacz, a to są takie fajne. Wydawanie posiłków. Samoobsługa. No teraz to... Zwrot naczyń, dziękujemy. Myślę, że teraz samoobsługa to ten tutaj nabiera
drugiego znaczenia. No tak. Fajne. Czy mam pociągnął tą kamerę? Ale ty nie możesz. No. O kurwa. No. Już. Też masz jakoś teraz znowu masz tak do góry, że jak bierzesz głowę. Nie, no dobrze mam. Nie. No nie wiem, no dobrze. Obrusy? No. Dobra, tu jest ta sala myśliwska. Byliśmy. Tam trzeba pójść. Tu jest sala malinowa. Też byliśmy, ale było ciemno. Czas jest jaśniej. Ale widać, ile ludzi tu chodzi, wiesz? No, sporo. Skoro są wydeptane takie ścieżki. Może nawet kogoś spotkamy. Byliby nie sąsiada ani. Stołówki. A to co to? Ty patrz na to. Jest biuro. Chodź, zobacz, co tu jest. No czekaj, już idę. Pełno dokumentów. Jakaś kanapa, to wygląda jak ktoś przyleżał wcześniej. Ja telewizorów. Klosze te, abażury do lampek. Ale super. Zobaczmy, co tu jest. O kurde. To jest chyba coś w stylu takiej makiety, jak się robi na dożynki. I są nawet resztki instalacji elektrycznej, która pewnie oświetlała te domki. I gospodarstwo z krzyżykiem, fajne. I pełno butelek. Sztuczny kwiatek. Dobra, jeszcze zobaczmy, co jest tutaj. Jakieś lampki. Podobno mówisz, że coś znalazłeś. O, ile telewizorów. Jak są telewizory, to jest fajnie. Jest i komputer. Też jest i chyba jakiś magnetowid. A tu mamy kompa. Ten komputer. No, jakbyśmy znaleźli jeszcze monitor, a tam leży monitor, to byśmy mogli spróbować go włączyć. A to jest ciekawszy telewizor w sumie. To jest taki starszy trochę, kolorowy. Co to jest? No, telewizorek. Za model. Uniwersum. Kurczę. A tu jest jeszcze jeden komputer. Ej, tu jest taka szopka w ogóle na święta. No właśnie widziałem. A to chyba mało osób chodziło, bo jest w miarę porządek. A, to są kartony od tych telewizorów wszystkich. Smyka się. Antena do telewizji? Sporo płyt. Dobra, chodźmy dalej. Wow, to chyba biuro prezesa. No. To jest jakaś wtyczka. Czy jak byłaby możliwość włączenia tych reklam u góry? Tam jest klawiatura jak coś. Tak, wiesz co? Co? Tak patrzę, tu idzie jakiś tam kabelek i nie wiem, czy nie dałoby się włączyć po prostu tych reklam tak wzdłuż. No, to byłoby fajne. Fuerteventura, co to było? Nie wiem, wiesz? Mi się to kojarzy tą nazwę, ale... Właśnie ja też, ale nie pamiętam. Ja pierdzielę, ale to bajzo ktoś zrobił. No, tragicznie. Ale fajnie, bo kurna wszystko było w pajęczynach, tak? No. Ciekawe, ile to już stoi. Nie, to by się naprawdę długo stać. Tutaj, do tych pajęczyn. Wzrok na pewno. Już miałem przypuszczenie, że to upadło. No, poza tym, że już powoli jakby był proces upadania tego. Kurna. To, że koronawirus dobił to miejsce, ale wydaje mi się, że jednak nie. Wcześniej. Dobra, chodźmy może do tamtej części. Już widać, ile tamta podłoga, jak ona wygląda na tej sali dyskotekowej. Zresztą w tych pokojach tam, wszystko napuchnięte jest, więc na pewno nie jest wina. Ale tu widać, że remont był zaczęty. No. Też.
i możliwe, że te kamienie były tam położone, no bo tam wszędzie jest bazeria, taki stary styl, a tu jest, są kamienie i takie różowe te ściany, te takie lampiony. Powiesz, że to nadal słabo wygląda. No nadal słabo wygląda, ale no widać, że jest to trochę nowsze niż pierwotny wystrój tego miejsca. Wiesz, to bardziej wygląda, jakby ten remont to był z 10 lat temu tutaj. No, nie świeć tam, bo tam grill jest. O. Zobacz, jakie fajne krzesełko. To bardziej jestem ciekaw, jak włączyć te dyskotekowe te rzeczy. A zobacz, coś tu leży, co to jest? Jakieś grzałka chyba. Wiem, co to jest. Są to takie, co w zakupach reklamowali jakieś, wiesz, grzejniczki i tym podobne. Zawsze takie jakieś mikro badziewie. Taki mikrogrzejnik. Aha. Taka łazienka. Ale starusieńkie i te, starusieńka umywalka. I te płytki też takie peredowskie. No. To jest kolejny pokój. Telewizor jest tuner DVB-T. A, telewizor. Że możemy sobie telewizję włączyć. Mhm. A tu już chyba pokój taki normalny, może dla pracowników. Mhm. Tam od drugiej strony trzeba. Ja też jestem ciekaw, gdzie to, żeby to włączyć. Wow. Dobra, to są łazienki. Też. I to kolejny pokój. Prawdopodobnie pracowniczy. Ciemne światło. Maki Samsung. No. Trochę syfu. Oczywiście puste kartony. To co, idziemy do tej drugiej części? No. Ale rzeczywiście ta podłoga tutaj, bo zobacz, tu kapie akurat z tego miejsca. A, do tego. No. Dobra, chodźmy tam. No to gdzieś w sufit idą te kable. Hmm? W sufit idą te kable. No. Jakoś tam. Szkoda. I tu mamy recepcję. Trzeba tak ostrożnie, bo tam sąsiad sobie grilla robi. Całe szczęście jest tam żywopłot. Więc to nas trochę ratuje. No i na tyłach recepcji bałagan. Recepcji bałagan. I to bardzo bałagan. Fajne. Krzesełko. Stylowe, dobra, przejdźmy tam dalej. Zobacz, to jest biurko projektu Puchały. A tutaj. Tak. Tylko, że ktoś przykręcił na nie ten blat. Tak, to jest ten blat niepotrzebny. Ale czekaj, tu jeszcze mnie jedna rzecz zainteresowała. To jest apteczka. Apteczka jak nam, samochodowa. Jak nam się coś stanie, to tutaj mamy apteczkę. Żeby... I pełna jeszcze jest. Ciekawe, kiedy te rzeczy były jeszcze zdatne do użytku. Aparat do sztucznego oddychania, patrz. Takie logo trochę jak PZL-u. No, to tak mi się skojarzyło. Dobra, ja idę tam dalej. O, nożyczki są nawet. Dobra, czekaj chwilę. No, może to. Wchodzimy z recepcji. Możemy iść do pokoju. Co to za kabel? O! Super korytarz. Kabel? Od telewizji. O. Dobra, to chodźmy tu w lewo. Piwnicę na potem. Bo tak będzie ciemno? Tak, tam. Mam telewizji. Ale patrz, tędy, tutaj przez dziurę. Jaka prowizorka tu szła. Ale super jest ta... Drapak dla kota. A i tu jest łazienka. Nic szczególnego. O, to jest łóżko piętrowe. O, ten też jest otwarty, jedynka.
No, dość mały ten pokój. Naprawdę bardzo małe pokoje. Jest łazienka. No, to ma małe, to pokoje straszne. No, takie. Tamten był największy. Czekaj, zrobię zdjęcie. Przejdziemy na relację. Jak będzie problem wstawić tu relację. Na razie nie będziemy iść. Sąsiad. Ja myślę, że na górę byśmy poszli. Tak, na górę, na górę. Coś tu działa. Albo to woda. To woda. Chociaż to jest główny wyłącznik prądu, też napisane. Czy tak, woda. Jak to wygląda? Nie ma liczników dwóch tam. Chociaż one są zmostkowane jakby. Tak, może no te przewody po bokach. Czemu tak? To jest kolejny, to jest chyba główne przełącze. Jakbyśmy sobie ten, ja mam gdzieś próbnik w tym. No, to już jest trochę poobcinane. Gorzej? Czyli to lekko dosłownie, no. Tu jest jakiś ten, no też był. To? Ktoś chodzi tam. Gdzie? Gdzie chodzi? Nie